Cześć, Agata Kępa, Joanna Kudywa-Antonik. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj na kanale Lub Bezpośrednio będziemy rozmawiać o wielokulturowości i wszystkim, co tym wokół związane. Przede wszystkim w kontekście partycypacji, integracji i włączania różnych narodowości w to, co tak naprawdę na co dzień się dzieje. Bo Asia jest od tego specjalistką. Jesteś prezeską wielokulturowego Krakowa i wielokulturowo już działasz od wielu, wielu lat. Mhm. Tak, to prawda. Ja włączyłam się w działania, które już w Krakowie były. Natomiast w tym czasie, to był mniej więcej 2015-16 rok, one jeszcze raczkowały. To były też początki takiego miejskiego projektu, programu Otwarty Kraków. I ja właśnie w ramach najpierw nieformalnej grupy, później Stowarzyszenia Wielokulturowy Kraków do tych działań dołączyłam. My zawsze zajmowaliśmy się bardziej edukacją nieformalną, natomiast również w ramach programu, ale też na tej scenie NGO-sowej w Krakowie działa bardzo dużo nadal organizacji, myślę, że coraz więcej, które zajmują się bardzo różnymi aspektami wielokulturowości. No i staramy się jakoś współpracować między sobą, tak żeby też nie dublować tych wydarzeń i tych akcji, żeby jednak gdzieś znaleźć takie pole do porozumienia i do współpracy i zająć się no, w zasadzie chyba wszystkimi tematami, z którymi też wielokulturowość się wiąże, nie tylko edukacja, ale też właśnie codzienne życie, bezpieczeństwo, kwestie takie bardziej formalne, też współpraca z urzędami. I cały taki zakres, po prostu wachlarz możliwości. Więc na pewno dzisiaj będzie lokalnie, ale zanim przejdziemy właśnie do tych działań lokalnych, które myślę, że dla wielu osób są dużo bardziej istotne, no bo tak naprawdę to, co nas na co dzień otacza część, to bardziej nas dotyczy niż ta ogólnokrajowa polityka, ale to chciałam jeszcze zapytać właśnie o tą wielokulturowość tak bardziej ogólnopolską, bo Polska w swojej tradycji, w swoim dziedzictwie uchodzi właśnie za wielonarodową, wielokulturową. Trochę starał się PRL to zbić, kiedy starano się kreować taką wizję jednolitego narodu, ale tak naprawdę widzimy teraz, że to był tylko mit właśnie takiego jednolitego narodu, bo Polska jest wielokulturowa. Pokazuje to między innymi ostatni spis powszechny, kiedy prawie 4% osób zadeklarowało inną narodowość niż Polska, a wiemy, że tak naprawdę w tym spisie nie brało udział szereg osób, które na co dzień w tej Polsce mieszkają. No i ten spis miał jeszcze miejsce przed wybuchem wojny w Ukrainie, kiedy do nas dołączyło tak naprawdę ponad 1 000 000 osób innej narodowości. Także jak kreuje się ten obraz wielokulturowej, wielonarodowej Polski? Mhm. No to jest takie pytanie, na które można by było odpowiadać godzinami na pewno, a może nawet i tygodniami, bo mamy tutaj cały przekrój historyczny, też związany z trudną często historią Polski. Ta wielonarodowość tutaj nie do końca jest, myślę, dobrym sformułowaniem, chociaż rzeczywiście przed wojną, nie wiem, ile osób sobie też zdaje sprawę, w jakiej skali to było, że Polacy, tacy etniczni, stanowili około 65% społeczeństwa, więc rzeczywiście można już tu było mówić o tym, że te inne narody bardzo mocno w Polsce istniały i działały. Natomiast teraz no te 4%, widać tutaj ogromną różnicę i rzeczywiście te czasy PRL-u, moment, w którym w zasadzie nie można było się zrzeszać, to zrzeszanie się, nie wiem, na przykład w przypadku społeczności żydowskiej, to było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów jako jedna organizacja, do której w ogóle można było należeć. Wiele osób albo wyjechało, albo zostało zmuszonych do tego, żeby wyjechać. Wiele osób ukrywało swoją tożsamość, swoje pochodzenie, też często religię, bo też jeśli mówimy w takim ujęciu historycznym, no to kwestia narodu tak naprawdę no, jest stosunkowo nowa. To jest XIX wiek, prawda? A wcześniej bardziej to były różnice związane z wyznaniem, bardziej to były różnice związane z etnicznością, z konkretnym pochodzeniem z danego regionu. Więc to jest kwestia, myślę, że bardzo złożona. Też co do samego spisu powszechnego, no też musimy mieć świadomość, że póki co dysponujemy danymi, które nie są pełne. To są dane szczątkowe, które są udostępniane w ramach konkretnych jakby części. I ja ostatnio przygotowując też taką audycję związaną właśnie z częścią tych danych, które dotyczyły etniczności i narodowości,
Spotkałam się z komentarzami różnych grup, akurat związanymi z mniejszościami etnicznymi, ale też na przykład z mniejszością śląską, którzy bardzo różnie te dane komentowali. To znaczy mówili, że część osób po prostu nie wpisała w tym spisie rzeczywistej swojej przynależności. Z różnych bardzo powodów, na pewno też klimat polityczny na to wpływa i to, że ta inność nie jest traktowana jako coś takiego wyjątkowego, co trzeba promować, tylko raczej, jeśli się już to robi, to raczej w takim, mam wrażenie, bardzo pragmatycznym stylu, żeby pochwalić się, jacy to my nie jesteśmy wielokulturowi, ale za tym nie szły żadne konkretne działania. Ale no myślę, że musimy wziąć pod uwagę właśnie to, że ta kwestia metodologiczna co do spisu i to, że nie mamy jeszcze pełnych danych, też o czymś mówi. Tak, tutaj bym się pozwoliła wtrącić, bo jeśli chodzi o ten case śląskości, to też jest właśnie mój przypadek, kiedy w ogóle w tym spisie powszechnym nie było takiej możliwości, żebym zaznaczyła tożsamość śląską, tylko musiałam ją sama dopisać, bo ona nie była w tym wyborze. Tak. I o ile ja ją dopisałam, bo poza Polką czuję się też Ślązaczką, o tyle wiem, że dotyczy to jakby części bliskich mi osób, znajomych, że oni po prostu wypełniając ten spis nie wpadli na to, że skoro nie ma takiej możliwości, że to też jest istotne, chociaż na co dzień czują się Ślązakami, czują się Ślązaczkami i ta tożsamość jakby jest ich częścią, to przez to, że jak wypełniasz po prostu jakąś ankietę tak naprawdę, ktoś im nie wskazał, że jest taka możliwość, to oni o tym nie pomyśleli, że to też jest w jakiś sposób istotne. Mhm. Więc myślę, że to też na pewno zaburza statystyki, chociaż ten procent osób, która deklaruje właśnie śląskość i tak jakby wychodzi dosyć spore. Tak, chociaż no też akurat w tym przypadku zdecydowanie poniżej, no, mogę chyba powiedzieć, oczekiwań. Tak. Ale też wszyscy czekamy na już te oficjalne wyniki spisu. To, że nie do końca też można między sobą te wyniki porównywać, bo była inna metodologia i w 2011, i w 2001. Nie zawsze też była możliwość właśnie tej podwójnej deklaracji. Natomiast no, jest to niewątpliwie jedno z ważniejszych źródeł informacji na temat liczebności, jakim w ogóle dysponujemy, bo no, też można bardzo różnie liczyć te kwestie osób, które są z różnych krajów, z jakich krajów, czy to są kraje Unii Europejskiej, czy to są kraje poza Unią Europejską, na jakich zasadach ludzie z innych krajów w ogóle w Polsce przebywają, czy to jest pobyt stały, czy czasowy. Czasami to też bardzo trudno określić, bo część osób przyjeżdża tylko na chwilę i orientuje się, że po 20 latach nadal tutaj są. Więc no, to jest też duże wyzwanie, myślę, że przed badaczami, jak do tego podchodzić. Wiem, że też w ramach właśnie tego programu Otwarty Kraków było dużo dyskusji kilka lat temu, jak wtedy jeszcze, przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny, liczyć osoby z Ukrainy. I też były takie pomysły, też później wcielone w życie, żeby sprawdzać, w jakim języku łączą się ludzie w telefonie komórkowej, z jakich sieci korzystają i w jakim języku z nich korzystają. Jako jedna z takich, no myślę, jeden z takich znaków czasu, że niekoniecznie trzeba tutaj bazować na, nie wiem, kartach pobytu, które są wydane, kartach Polaka, też przyznanych obywatelstwach, czy różnego rodzaju, no nie wiem, na przykład ubezpieczeniu w ZUS-ie, tylko że można stosować nowe technologie do tego, żeby się trochę skuteczniej policzyć. Więc tak, im głębiej się wchodzi, tym więcej jest tutaj niuansów i zróżnicowań, ale rzeczywiście, no myślę, że te tradycje wielokulturową i właśnie raczej wielokulturową niż międzykulturową, bo to też jest różnica, bo sama wielokulturowość po prostu oznacza, że na danym terenie są ludzie, przedstawiciele różnych kultur, często narodów, a międzykulturowość już zakłada, że między nimi dzieją się jakieś przepływy i to niekoniecznie między grupą większościowo przyjmującą, ale też między osobami z konkretnych różnych krajów. I to też jest jeden z takich celów, żeby nie było tak, że te osoby po prostu żyją obok siebie, nie kontaktując się w ogóle ze sobą albo kontaktując się w minimalnym stopniu, tylko żeby te przepływy jednak istniały i no, też myślę, że będziemy o tym jeszcze rozmawiać, o polityce państwa i też konkretnych innych szczebli władzy, żeby do takich przepływów dochodziło.
No i to, że właśnie w Polsce zamieszkują osoby, które nie tylko jakby się czują Polakami, ale też mają inne tożsamości, to jest jedna rzecz. A druga to, że myślę, że mamy jednak taki stereotyp, mit białego Polaka z klasy średniej, najlepiej mężczyzny, katolika, ale to nie do końca obrazuje to, jacy są Polacy. Więc jacy tak naprawdę są Polacy, bo myślę, że to też jest bardzo istotne, żeby zauważyć, że my już jakby w ramach swojej jakby kultury i tożsamości polskiej też jesteśmy bardzo zróżnicowani. Tak, zdecydowanie. Myślę, że mocno to wybrzmiewa też przy okazji czy odwiedzin, czy czytaniu, zapoznawaniu się z historią różnych regionów, bo i wschód Polski będzie tutaj miał trochę inną historię, i zachód. I w zasadzie, gdziebyśmy nie pojechali, to zawsze jakaś mała ojczyzna się znajdzie i ten lokalny bardzo patriotyzm, który często nie wiąże się z jakąś, nie wiem, dodatkową, na przykład narodową identyfikacją, ale często etniczną albo związaną z konkretną miejscowością, z konkretną, nie wiem, wsią, osiedlem, też bardzo często się zdarza. I mnie w ogóle bardzo to interesuje, to znaczy ta bardzo szeroka, przepraszam, definicja kultury. I w Stowarzyszeniu Wielokulturowy Kraków też trochę o tym mówiliśmy. Sięgaliśmy też po takie dość nieoczywiste identyfikacje w kontekście właśnie wielokulturowości, bo organizowaliśmy też kiedyś taki webinar a propos społeczności osób głuchych, który cieszył się bardzo dużym powodzeniem, bo też ta społeczność, mam wrażenie, jest dość mocno pomijana. To chyba było widać też na przykład w czasie pandemii, kiedy wiele osób nie wiedziało po prostu, co zrobić. Nie było tych komunikatów w polskim języku migowym. Czasami były w systemie, czyli w takim bardzo uproszczonym sposobie komunikowania, który w zasadzie nie jest wykorzystywany przez tę grupę. Natomiast no, warto zauważyć, że to jest właśnie społeczność, która posługuje się innym językiem. Ich pierwszym językiem nie jest język polski. Są też w tej społeczności osoby, które nie posługują się żadnym językiem, co było dla mnie absolutnie szokujące, kiedy się o tym dowiedziałam. Więc myślę, że takie właśnie podejście włączające, szukające trochę tych innych tożsamości, też uświadomienie sobie, że mimo, że czujemy się Polakami, może etnicznie też nimi jesteśmy, chociaż tutaj myślę, że przy badaniach genetycznych różne rzeczy mogą też zaskakujące wyjść, to, że ta tożsamość często bywa bardzo złożona i ona też no jakby przejawia się na takim bardzo lokalnym poziomie, nie tylko właśnie narodowym czy kulturowym. Tutaj jakby o tych głuchych, to rzeczywiście myślę, że to jest taka grupa społeczna, która bardzo często jest zapominana, niestety, ale tu chciałam wspomnieć o bardzo ciekawym projekcie, który był w Muzeum Śląskim i cała wystawa, publikacja Głusza i też wokół tego, co się zaczęło dziać, jakieś dyskusje na ten temat, to myślę, że to jest właśnie też no bardzo istotne to, co właśnie mówimy, żeby zauważać, że my w ramach jakby już społeczności, która nam się może wydawać w miarę jednolita, jesteśmy bardzo różni właśnie, nie tylko ze względu na pochodzenie, ale też na to, jacy jesteśmy, jaką mamy kulturę, na tych poziomach takich regionalnych czy wsi, to myślę, że bardzo często wychodzi przy różnych tradycjach, które mamy. Tu można by też było na pewno prowadzić całą dyskusję, komu kto przynosi prezent na Boże Narodzenie, co jemy właśnie przy wigilijnym stole, no to tutaj już widzimy bardzo, bardzo dużo różnic. To jest coś, z czym ja się zaczęłam stykać tak naprawdę na studiach, kiedy się okazało, że są ludzie z całej Polski i nie wszyscy mają takie same tradycje, tak naprawdę wręcz każdy ma jakąś inną, rodzinną, lokalną tradycję. Także to dla mnie też jest bardzo fascynująca kwestia, żeby też to po prostu zauważyć i żeby mieć taką świadomość, bo myślę, że to jest też coś, co dużo łatwiej zauważamy w dużych miastach niż właśnie w małych, kiedy te społeczności są często dużo bardziej jednolite, a w dużych miastach się jednak spotykamy z migracjami, nie tylko tymi zagranicznymi, ale także tymi wewnętrznymi wewnątrz kraju, kiedy spotykają się różne kultury. Ty na co dzień właśnie w ramach Wielokulturowego Krakowa działasz właśnie w Krakowie. Jak wygląda w takim dużym mieście ta wielokulturowość i jakie można prowadzić działania, czy to właśnie integracyjne, czy edukacyjne, tak żeby nie tylko edukować, czy informować o tej wielokulturowości, ale tak żeby też łączyć jakby wszystkich w ramach tej społeczności krakowskiej, którą też jesteśmy. No to jest kolejny duży obszar, o którym też można długo mówić. Natomiast
No ja też widzę bardzo dużą zmianę w ciągu tych ostatnich lat i mówię tu nie tylko o wybuchu pełnoskalowej wojny, ale też wcześniej w wyniku no, bardzo różnych sytuacji i też politycznych, i społecznych, i też zmiany pokoleniowej, bo myślę, że to też ma bardzo duże znaczenie, bo jeszcze nawiązując do tego wcześniejszego wątku, widzę też to, jak ludzie z pokolenia naszego różnią się od pokolenia naszych rodziców czy naszych dziadków, jeśli chodzi właśnie o odkrywanie tożsamości. No i tutaj znowu się posłużę tą społecznością żydowską, bo ona jakoś tak ze względu na zainteresowanie jest mi najbliższa. Gdzie no na przykład w tych TSKŻ-etach, które nadal jeszcze istnieją, są raczej starsi ludzie, raczej są seniorzy i im często nie przychodziło do głowy, żeby zaprosić swoich wnuków, chociaż oni tak samo są Żydami jak oni. I dopiero właśnie to pokolenie nasze, to trzecie pokolenie, czasem już czwarte nawet pokolenie, orientuje się, że no hej, jednak ten żydowski dziadek czy żydowska babcia miało jakieś historie, których nie opowiedziało i ja mogę też swoją tożsamość jakoś zgłębiać. Więc to, ta różnica pokoleniowa na pewno występuje, natomiast jeśli chodzi o takie działania już związane... Tak jeszcze a propos różnicy pokoleniowej, to też myślę, że bardzo dużo tutaj będzie się to różnicowało, jeśli chodzi o region, bo mam wrażenie, że pokolenie moich rodziców, czyli to pokolenie, które jest w dużej mierze swoją młodość, dzieciństwo ma jakby w PRL-u, dużo bardziej jako ci Ślązacy myśleli jednak, że są jednolici. Natomiast pokolenie moich dziadków, które gdzieś jakby te historie rodzinne pamięta jeszcze właśnie tak naprawdę z czasów powstań śląskich, chociaż no, oni sami w tym nie brali udziału, ale jednak członkowie rodziny, których znali to tak, no to tutaj oni mają bardzo dużą świadomość tej wielokulturowości, wielonarodowości, no bo przecież Śląsk nie był jednolity i dla nich to w jakiś sposób było naturalne, że ci sąsiedzi mogą się deklarować jako Ślązacy, Niemcy, Polacy, gdzie jeszcze Czesi i tak dalej, więc myślę, że przypadek Śląska może być pod tym względem w jakiś sposób wyjątkowy, że to pokolenie moich dziadków dużo bardziej sobie zdaje właśnie sprawę z różnobarwności, różnorodności tego, jak to społeczeństwo wygląda, no tylko, że ich tak naprawdę to świadome jakoś dorastanie i tak dalej, jednak przypadało też na czasy no, okołowojenne, powojenne, kiedy mieli kontakt z osobami, które doświadczyły tak żywo tego, że ten ich teren, w którym oni dorastają, nie jest jednolity i jest właśnie bardzo różnorodny. Tak, no tutaj myślę, że musimy pamiętać, że często to ukrywanie swojej tożsamości nie wynikało ze wstydu związanego z tym, skąd się pochodzi, kim się jest, tylko z rzeczywistych albo wyobrażonych konsekwencji, które mogły się z tym wiązać, więc to no jakby siłą rzeczy też występuje i przekazywanie tego swoim dzieciom jest naturalne, natomiast ten przeskok pokoleniowy do wnuków i jakiegoś rodzaju sztama między pierwszym a trzecim pokoleniem jest rzeczywiście widoczna, bo łatwiej jest powiedzieć pewne rzeczy swoim wnukom niż swoim dzieciom. No, natomiast jeszcze wracając do tych kwestii takich bardziej instytucjonalnych, związanych z tym, jak to na przykład się dzieje w Krakowie, no to widzę różnicę na przestrzeni tych ostatnich kilku lat, kiedy no, w zasadzie takim pionierem zmian w Krakowie było Stowarzyszenie Interkulturalni.pl i oni napisali cały taki wielki raport, który stał się później podwaliną właśnie tego programu Otwarty Kraków. I oni tam zwracali uwagę nie tylko na konieczność integracji, ale też taką odpowiedzialność miasta związaną z bezpieczeństwem. On początkowo właśnie dotyczył tego, jak przeciwdziałać dyskryminacji i rasizmowi. I dopiero później włączał takie działania związane z edukacją, bardziej związane z działaniami społecznymi, kulturalnymi, które gdzieś tam w tej piramidzie są dopiero dalej. Chociaż często są najbardziej widoczne. I tutaj ta zmiana jest rzeczywiście ogromna. No to, że udało się powołać do życia Centrum Wielokulturowe, myślę, że jest bardzo dużym krokiem i też widzieliśmy po wybuchu wojny, jak mocno też oni działali i też we współpracy z innymi organizacjami. I ten przepływ informacji właśnie na poziomie organizacji był bardzo duży, też we współpracy z miastem. Tutaj im wyżej w te szczeble, tym trudniej i gorzej, ale koniec końców ta pierwsza pomoc rzeczywiście była bardzo dobrze zorganizowana.
I to też właśnie pokazuje, jak bardzo organizacje pozarządowe i te działania społeczne, często oddolne, a czasem w ogóle indywidualne, niezwiązane z żadną organizacją, z żadnym sektorem, ani pierwszym, ani drugim, ani trzecim, były silne i były szybkie, bo to też było bardzo ważne. I oczywiście my wtedy działaliśmy w takiej sytuacji kryzysowej. To wymaga trochę innych działań, natomiast przenosząc to już na takie działania stałe, no myślę, że najważniejsze jest właśnie to pokrywanie wielu różnych obszarów i też przemyślenia tej drogi, którą przechodzą ludzie przyjeżdżający z różnych krajów, bo to też są bardzo zróżnicowani ludzie. To są tak zwani ekspaci, chociaż to słowo trochę zmieniło swoje znaczenie, bo ono jakby oznacza kogoś z innego kraju, który czasowo pracuje na przykład w Polsce. Natomiast często to słowo ekspata teraz oznacza tak jakby ekskluzywnego migranta, to znaczy osobę, która ma wyższe wykształcenie, często pracuje w korporacji, zna dużo języków. Nie do końca to odpowiada tej definicji i też trochę mam wrażenie, no sprawia, że sobie tak jakoś różnicujemy te osoby trochę ze względu na ich sytuację, jej wykształcenie, kraj pochodzenia i że to szerokie słowo migrant też już trochę traci na znaczeniu, a słowo uchodźca w ogóle jakby zmieniło swój wydźwięk niestety na negatywny. Także też jakby przemyślenie tej struktury, kto pochodzi z jakiego kraju, w jakim celu też tutaj przyjeżdża, jakie są kolejne kroki, do jakiego urzędu musi pójść, bo też często właśnie słowo urząd jest jednym z pierwszych słów, jakiego uczą się obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski. Co musi załatwić, jak w ogóle zdobyć mieszkanie, jak znaleźć pracę w momencie, kiedy widzi się tak dużo ogłoszeń, że wymagany jest biegły język polski, żeby ominąć trochę te wszystkie klauzule związane z antydyskryminacją. I ten przeskok w tym, jak jest organizowana też pomoc i wsparcie cudzoziemców, rzeczywiście w Krakowie bardzo mocno widać. Teraz też, no ostatnio miałam okazję być w jednym z centrów takich aktywności prowadzonych przez UNHCR na krakowskich Czyżynach we współpracy z Internationale Erbund Polska, czyli z taką organizacją, która też współorganizuje centrum wielokulturowe i tam też postawiono właśnie na tę społeczność, na to, żeby być bliżej ludzi. Niekoniecznie wszystko musi być w centrum miasta, tylko można też wyjść trochę do nieco dalej położonych osiedli i też przygotować taką ofertę skrojoną na potrzeby osób, które z niej korzystają, też pod względem wiekowym, bo często to jest oferta i dla dzieci, i dla starszych osób, i dla tych wszystkich osób gdzieś pomiędzy, zwłaszcza młodzież. Wydaje mi się, że tutaj jest takim dość dużym wyzwaniem, ale chyba nie tylko w obszarze wielokulturowości. Tak, myślę, że to w ogóle. Także tak, no właśnie, badanie potrzeb też, kiedy rozmawiałam z osobami, które się bezpośrednio zajmują tym wsparciem w centrum, mówiły, że te potrzeby się zmieniają bardzo szybko i czasami ten proces, który jest od nas wymagany w organizacjach pozarządowych, czyli żeby najpierw zrobić diagnozę społeczną, później dopiero zaprojektować działania, później aplikować o środki i je wdrażać, często jest bardzo fikcyjny, bo te potrzeby się zmieniają tak szybko, że nie jesteśmy w stanie się dopasować do tej niestety wszechogarniającej projektozy, więc jest tutaj na pewno dużo wyzwań. A czy prawo w jakiś sposób ułatwia integrację, tą wielokulturową edukację i tak dalej? Nie tylko właśnie na tym poziomie lokalnym, czy na przykład Kraków ma jakieś regulacje i uchwały, ale też szerzej. Jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o legislaturę w Polsce, czy nawet w Unii Europejskiej? Przypuszczam, że Unia Europejska może być bardziej otwarta, chociaż z drugiej strony to też jest inna kwestia, że obecna władza jest dużo bardziej przyjazna migrantom w prawie niż jakby w słowach i w tym, co wygłaszają. Tak, no tutaj też jest takie trochę rozdwojenie na tym poziomie ogólnopolskim, bo z jednej strony narracja jest bardzo antymigrancka, zwłaszcza antyuchodźcza. Natomiast w praktyce ci migranci są przyjmowani bardzo otwarcie, natomiast nie wszyscy. Raczej to są migracje z krajów byłego bloku z ZSRR, raczej to jest wschód, też głównie Ukraina. No to też pokazuje to, ile osób z jakiego kraju przyjeżdża do Polski. No oczywiście Ukraińcy to jest największa grupa, też w związku z wojną, ale też przed wojną
było ich bardzo dużo, to też są Białorusini, Gruzini, akurat w Krakowie też są grupy, które są związane właśnie z tą pracą w korporacjach, czyli Włosi, ludzie z Indii, ludzie z Francji, też bardzo duża właśnie społeczność obywateli Unii Europejskiej. Natomiast no właśnie, to rozdwojenie między narracją a praktyką jest, no myślę, dość wyjątkowe i też trudne do pracy, bo no, ja też osobiście spotkałam się z tym, kiedy aplikowałam ośrodki w różnych organizacjach, już na takim poziomie nawet podsamorządowym, kiedy kilka lat temu jeszcze powiedziano mi, że wielokulturowość to nie jest dobry temat, żeby się nim zajmować. I myślę, że to był pewien znak czasów. My też teraz obserwujemy, no, jak właśnie wygląda sytuacja na jednej i na drugiej granicy, na obu wschodnich. Natomiast jeśli chodzi o same przepisy prawne, one nie są aż tak dużym wyzwaniem. To znaczy w wielu krajach zachodnioeuropejskich rzeczywiście trudniej jest uzyskać pracę, pozwolenie na pobyt, mimo że często ta oferta socjalna jest bardziej atrakcyjna niż w Polsce, to w Polsce jest nieco łatwiej, dlatego też dużo osób jednak na Polskę się decyduje. Łatwiej jest na przykład uzyskać obywatelstwo i też móc już współdecydować o tym, jak będzie wyglądał kraj, który się wybrało do życia. Natomiast no, jeśli chodzi o takie pragmatyczne warunki, no to też jest ciężko, bo wiemy, że wiele osób, mimo że w Krakowie na przykład mamy w zapisach, że nie można stosować dyskryminacji przy wynajmowaniu mieszkań, czy na przykład ogólne zapisy związane z umowami o pracę, czy w ogóle o przyjmowaniu do pracy, no to wiemy, że w praktyce wygląda to bardzo różnie. Na przykład właśnie ten już wspomniany język polski biegły albo język ojczysty jest taką furtką, którą można stosować. Wiele osób też nie chce wynajmować mieszkań osobom z innych krajów, nawet z Ukrainy. Też jakby na początku w lutym mieliśmy bardzo dużo takich potrzeb i wtedy to szybko było spełniane, natomiast to też był często taki krótkoterminowy najem. Później pojawiały się pewne utrudnienia. Tak, myślę, że ktokolwiek zna kogoś z Ukrainy, czyli tak naprawdę w tym momencie większość z nas, to lato i jesień 2022 to po prostu pamiętam jako jeden wielki problem dla osób z Ukrainy z poszukiwaniem mieszkań. Wiem, że w Krakowie to w ogóle wtedy była kwestia problematyczna, ale jeśli się właśnie miało narodowość ukraińską, to rzeczywiście bardzo dużo osób wynajmujących robiło spore problemy i nie chciało po prostu przyjmować takich osób, chociaż to jest dyskryminacja. Mhm. Tak. No myślę, że tutaj też trzeba rozróżnić właśnie ten rodzaj zatrudnienia, bo korporacje też rządzą się innymi prawami, inaczej ściągają pracowników, inaczej ich rekrutują, też często zajmują się relokacją, zapewnieniem mieszkań, a inaczej jeśli ktoś przyjeżdża tutaj i samodzielnie szuka czy mieszkania, czy pracy. Więc na pewno różnego rodzaju, może nie ułatwienia, ale bardziej przystępne prawo mamy, natomiast egzekwowanie go i też ogólna narracja, która później jest z tym związana, no, bywa sporym wyzwaniem. A czy mamy jakąś taką pewną łatwość do włączania osób spoza Polski i do takiej integracji, do włączania, do partycypacji, tak żeby te osoby też mogły decydować o tym, jak się kształtuje właśnie, nawet jeśli nie prawo, to po prostu ich otoczenie, bo wiele z tych osób, no to jasne, że jest bardzo dużo osób, które przyjeżdżają tylko krótkoterminowo, więc też trudno, żeby one wtedy decydowały o tym, jak coś się kształtuje bardziej długoterminowo, ale wiele osób tutaj pozostaje przez lata, czasami nawet do końca życia. No i o ile jakby, jeśli myślimy w ogóle o demokracji, partycypacji, to co nam przychodzi do głowy, no to jest często głosowanie, branie udziału w wyborach, no ale to jest ta kwestia powiązana z obywatelstwem, ale tak na co dzień mamy dużo innych możliwości, żeby właśnie kreować naszą rzeczywistość. Czy my mamy jakieś takie mechanizmy, albo jakie moglibyśmy stworzyć do tego, żeby włączać właśnie to wielokulturowe społeczeństwo też tak partycypacyjnie i umożliwiać decydowanie? To zacznę od tego najwyższego poziomu, to znaczy od obywatelstwa, bo często wydaje się, że uzyskanie go jest bardzo trudne i rzeczywiście no, nie jest jakaś, nie jest to bardzo prosta droga, natomiast jest to możliwe i jest to też myślę, że łatwiejsze niż w wielu krajach zachodniej Europy. I tutaj już mówimy nie tylko o prawie czynnym,
i o możliwości głosowania, ale też o prawie biernym i o tym, że prędzej czy później będziemy mieć coraz więcej osób, na przykład z Ukrainy, ale nie tylko, które po prostu w wyborach startują i będą zajmować też miejsca w różnych władzach. Też jeśli chodzi o głosowania, one rzeczywiście są powiązane z obywatelstwem, ale też nie wszystkie wybory, bo na przykład w wyborach samorządowych w Polsce mogą głosować osoby, które są z różnych krajów Unii Europejskiej i też zostaną dopisane do spisu, więc taka możliwość też istnieje i one, mimo że nie są obywatelami Polski, to przez obywatelstwo Unii Europejskiej mają możliwość też zajęcia pewnego stanowiska co do tych lokalnych władz. Ale myślę, że taką ogólną odpowiedzią jest przede wszystkim konsultacja wszelkiego rodzaju działań, zwłaszcza tych związanych z mniejszościami. I myślę, że na razie to jest jednak w strefie takiej dobrej praktyki, to znaczy, że nie jest to aż tak powszechne. W ogóle kwestia konsultacji społecznych w Polsce jest dużym wyzwaniem. Też to właśnie chciałam powiedzieć, że tak. Tak, więc dobrze by było, gdyby rzeczywiście te działania były zgodne z tym duchem, że nic o nas bez nas, natomiast też musimy mieć świadomość, że coraz więcej tych obszarów też wymaga konsultacji, na przykład właśnie ze społecznością ukraińską, bo to nie tylko działania bezpośrednio na rzecz ukraińskiej społeczności, ale też na przykład działania związane z obszarem ochrony zdrowia albo z, nie wiem, dostępem do zieleni, czyli wszystko, z czym my i tak na co dzień pracujemy, też jest udziałem społeczności mniejszościowych, które tutaj żyją, więc na pewno wszelkiego rodzaju konsultacje, w których można wziąć udział, też kojarzy mi się akurat w Krakowie budżet obywatelski i to, że tam można zgłaszać projekty, które też są na rzecz danej społeczności, na przykład właśnie nauka języka polskiego, albo nauka języka ukraińskiego, albo pokazy filmów, różne wydarzenia kulturalne, które też są kierowane do obu grup. Też myślę, że takim włączającym podejściem jest po prostu tłumaczenie wydarzeń na różne języki. To na przykład właśnie też z obowiązku, ale też z praktyki robi Centrum Wielokulturowe, które musi tłumaczyć swoje wydarzenia na kilka różnych języków. Tutaj akurat tym problematycznym językiem jest rosyjski. To jest cała duża dyskusja na ten temat, czy tłumaczyć, czy nie tłumaczyć. Formalnie muszą tłumaczyć. Natomiast no, nawet na takim poziomie myślę, że to jest bardzo ważne, też, żeby ta dostępność była nieco większa, żeby... No w Krakowie akurat nie jest to problem, bo nawet, nie wiem, kupując bilet autobusowy można sobie wybrać konkretne języki, no ale nie w każdym mieście tak jest. Też no, my żyjemy w drugim największym mieście w Polsce, więc... Które też jest mocno turystyczne, no więc właśnie. Szereg tych regulacji i ułatwień było wprowadzone wcześniej ze względu na turystykę, więc to na pewno jest dużo prostsze. Tak, ale myślę, że przede wszystkim tutaj istotna jest... jakkolwiek trywialnie by to nie zabrzmiało, dobra wola i w ogóle pomyślenie o tym, żeby włączać różne mniejszości, nie tylko narodowe, ale też wyznaniowe, etniczne, w zależności od tego, jaki projekt się robi. Też tutaj bardzo mocno mi się kojarzy społeczność romska i dużo działań, które były prowadzone na ich rzecz, ale bez ich udziału, które no nie wiedzieć czemu nie skutkowały, a nie skutkowały dlatego, że nie zapytano głównych zainteresowanych o zdanie i o to, co oni w ogóle by chcieli zrobić, jak to zrobić, żeby też ich włączyć. A ze społecznością romską z kolei kojarzy mi się też kwestia edukacji w kontekście asystentów międzykulturowych, bo tutaj też dużym wysiłkiem i organizacji pozarządowych, no i później też włączeniem się w to miasta udało się wyszkolić póki co kilkadziesiąt osób. Potrzeby są naprawdę duże. Asystentów międzykulturowych, których rolą jest to, żeby w danej klasie, w danej szkole wspierać osoby z różnych mniejszości, tutaj właśnie głównie romskich, ale też no teraz ukraińskich, białoruskich, czy osoby z różnych krajów, po to, żeby one też łatwiej mogły się włączyć w cały system edukacji. I kiedyś też rozmawiałam z moją drogą koleżanką Urszulą Majcher-Legawiec, która się zajmowała, była doradcą do spraw metodycznych w Urzędzie Miasta Krakowa, dotyczącym też wielokulturowości. I ona podawała taki przykład, w jaki sposób dziecko z Indii może w ogóle zrozumieć, czym jest Bóg rodzica. I jak bardzo to jest trudne. Nie tylko na poziomie językowym, ale kulturowym, też tradycji. To, co dla nas często jest
też wyzwaniem, ale w pewien sposób jest oczywiste, dla dziecka z zupełnie innego kręgu kulturowego jest po prostu nie do przeskoczenia, więc bez kogoś, kto pomoże i podpowie nawet językowo, ale też po prostu podpowie cały kontekst, no jest to niesamowicie trudne. Tak, znaczy to myślę, że to w ogóle nawet nie musimy patrzeć na zupełnie inny krąg kulturowy, ale nawet osoby właśnie z Unii Europejskiej. Tu mam taki przypadek, kiedy ostatnio odwiedzałam moich znajomych właśnie, którzy mieszkają teraz tymczasowo w Polsce, a są z różnych krajów, kiedy oni na stole mieli Maryjkę butelkę z odkręcaną głową i dla mnie to był fenomen, skąd to się tam w ogóle wzięło. Oni powiedzieli, że tam na jakichś targach po prostu, jakimś chim targu skądś to właśnie wzięli, ale nie rozumieli, o co w ogóle chodzi i miałam takie, kurczę, że to rzeczywiście może być jakiś fenomen lokalny, jeśli chodzi o Polskę. No i myślę, że dla nas ten obraz Maryjki z odkręcaną głową butelki na wodę święconą jest dosyć popularny, ale jest taki szereg właśnie rzeczy, które myślę, że kulturowo jest trudno zrozumieć, jeśli się nie jest tak mocno zakorzenionym. Także to jest na pewno wyzwanie nie tylko dla zupełnie różnych kręgów kulturowych, ale nawet dla tych, które nam się wydają bardzo bliskie, no bo przecież Unia Europejska to jest ten krąg kultury chrześcijańskiej, więc gdzieś to wydaje nam się intuicyjnie powinno być jasne. Mm-hmm. Tak, ja jestem wielką fanką Maryk z odkręconymi głowami, więc rozumiem to jak najbardziej. Ale rzeczywiście no, takie rzeczy też wychodzą w praniu, po prostu w kontakcie z ludźmi z różnych krajów, bo też często właśnie mówi się o tym, my też o tym kiedyś rozmawiałyśmy, że słychać tak wiele języków w Krakowie, i czasami trudno przejść przez rynek, żeby usłyszeć w ogóle język polski, ale to jest bardzo takie naskórkowe, powierzchniowe, bo często to się właśnie wiąże z ruchem turystycznym, z osobami, które są w Krakowie jeden dzień lub dwa dni, odwiedzają Kraków, odwiedzają Wieliczkę i były obóz w Auschwitz i to jest w zasadzie jedyne, czego oni doświadczają w Krakowie i w okolicach. Natomiast musimy zejść taki no, trochę poziom niżej i zobaczyć, czy rzeczywiście my tak na co dzień włączamy osoby z różnych krajów do tego, żeby też współdecydować albo po prostu mieć taki właśnie konsultacyjny wpływ, zwłaszcza na rzeczy, które ich dotyczą no, po prostu bezpośrednio i szerokie konsultacje. Myślę, że też słuchanie głosów grup mniejszościowych, też często ekspertów z tych grup i też chyba takie obserwowanie zmian, których my teraz doświadczamy, bo rzeczywiście rozmowa podobna, którą mogłybyśmy odbyć na ten temat dwa lata temu, byłaby kompletnie inna niż sytuacja, w której my jesteśmy teraz. A jeszcze wracając właśnie do tych potrzeb grup mniejszościowych, no to czasami to są różnice związane po prostu z miesiącami konkretnymi, czasami też umownie mówiąc z porami roku, ale rzeczywiście to widać, że te zmiany są bardzo duże i bardzo szybkie, więc trzeba rzeczywiście mieć rękę na pulsie i ja też sobie zdaję sprawę, że często te zmiany, zwłaszcza takie instytucjonalne, systemowe, one po prostu wymagają czasu. Ale jeśli nie pomyślimy o tym, że w ogóle trzeba to zrobić i nie będziemy mieć takiego myślenia włączającego, tylko takie myślenie, które się wiąże trochę z takim patronizowaniem, że my wiemy najlepiej, co tutaj zrobić. Albo jeszcze jedna ścieżka jest taka, żeby udawać, że problemu, danego wyzwania nie ma. Tak, no takie zachowanie status quo. Tak. Myślę, że dużo tutaj też powiedziałaś o tych wyzwaniach wielokulturowości, które są. Tak byś tak może trochę w formie takiego podsumowania mogła powiedzieć, jakie są takie największe wyzwania tej wielokulturowości teraz. Sama też mówisz, że wiele tych problemów już zaczęło się rozwiązywać w ciągu ostatnich lat. Myślę, że to też widzimy, bo to, że wielokulturowość jest dużo bardziej obecna w dyskursie niż jeszcze jakiś czas temu, bo jakiś czas temu myślę, że to w ogóle nie było takiej kwestii, żeby w ogóle o tym rozmawiać, czy nawet nie tylko o wielokulturowości, ale o tożsamości i tak dalej. To jakie jakby teraz są te największe wyzwania, którym musimy jakby podołać, żeby dobrze nam się funkcjonowało w tym wielokulturowym społeczeństwie i żebyśmy wszyscy jakoś mogli partycypować tak naprawdę w zmienianiu tej rzeczywistości na co dzień. No, myślę, że tutaj jest kilka też dróg i torów na różnych poziomach. Ja przepraszam, że tak mówię, ale nie są to rzeczywiście kwestie proste.
Bo z jednej strony na pewno to są działania systemowe związane na przykład z dostępem do ochrony zdrowia, do wszelkiego rodzaju usług publicznych, które też wiążą się z tym, żeby grupy polskie, które nie wiem, są na przykład mniej zamożne, nie odczuły włączania na przykład społeczności ukraińskiej jako jakiegoś rodzaju zagrożenia. Żeby nie doszło do takich sytuacji, w której jest proste wnioskowanie, że Ukraińcy zabierają mi miejsce w kolejce do lekarza, Ukraińcy tak. są źli. Tak, myślę, że tutaj to by jest w ogóle najgorszy scenariusz, bo wtedy też bardzo łatwo i widzimy to też w narracji politycznej, po prostu stworzyć wroga. Tak, to myślę, że to jest w ogóle też ogromne wyzwanie narracyjne i edukacyjne, takie uświadamiające, żeby właśnie starając się włączać jakoś prawnie, nie wykluczać tak naprawdę narracyjnie tych osób i nie sprawiać, że staniemy się mniej tolerancyjnym społeczeństwem. To jest ogromne wyzwanie, no i też kwestia, jak my do tego na pewno chcemy podchodzić, jak do tego chcą podchodzić rządzący, bo niestety tutaj też to było wspomniane, że trochę jedną właśnie drogą prawo i regulacje, kiedy rzeczywiście wiele z nich jest dużo łatwiejszych w Polsce niż chociażby w innych krajach Unii Europejskiej, ale zupełnie inną drogą kwestia narracji i tego, jak my myślimy właśnie o migrantach. Tak, no tutaj też dobrym przykładem jest właśnie to słowo i obraz uchodźcy, który przeszedł z raczej pozytywnego nastawienia społecznego, bo większość osób popierało przyjmowanie uchodźców jeszcze kilka lat temu, do przez jakby bardzo brutalną politykę taką narracyjną, kiedy uchodźców przedstawiał się jako wrogów. No często to się wiązało po prostu z kolorem skóry, z wyznaniem i z tym, że traktowaliśmy jakby politycznie uchodźców jako zagrożenie. Do tego, że to poparcie do przyjmowania uchodźców zdecydowanie spadło. Więc myślę, że ta odpowiedzialność i na politykach, i na rządzących, ale też po prostu na publicznych, znanych osobach jest bardzo duża, żeby tych niepokojów i takich lęków nie wzniecać, tylko żeby od razu dawać jakieś możliwe rozwiązania, też pokazywać, że to nie jest tak, że my możemy sobie wybrać, czy będziemy krajem wielokulturowym, czy nie, bo to w zasadzie się już dzieje. To jest po prostu fakt, że mamy coraz więcej migrantów. Polska w bardzo szybkim czasie też z kraju emigracyjnego stała się krajem imigracyjnym. My teraz mamy więcej osób, które do nas przyjeżdżają i to nie tylko po wybuchu wojny, ale też wcześniej. Natomiast ta zmiana była bardzo szybka. Nastąpiła, wydaje mi się, że w ciągu kilkunastu może lat. I to też jest dla nas pewien taki przeskok, że my z kraju, w którym w zasadzie każdy w rodzinie ma kogoś, kto emigrował, nagle stajemy się krajem, gdzie praktycznie każdy zna jakąś osobę z innego kraju. I to akurat się bardzo poszerzyło właśnie po wybuchu wojny, kiedy mamy bardzo dużą społeczność ukraińską. A teraz w ogóle, jeśli chodzi o migrantów, no to podaje się liczby od tam 1,7 miliona do aż prawie 3,5 miliona, więc ten rozdźwięk też jest bardzo duży, ale to też pokazuje, jak duża jest to grupa w kraju 38-milionowym. I też myślę, że ta znajomość konkretnej osoby, ona może być taka trochę, kolokwialnie mówiąc, śliska, bo to też jest trudne, jeśli na podstawie jednej osoby my sobie ekstrapolujemy na całą grupę, bo czasami możemy poznać kogoś, kto po prostu nie jest dobrym człowiekiem, nie jest miły i nagle się okazuje, że tak myślimy o całej grupie. Natomiast na pewno dużym plusem jest to, że w pewien sposób uczłowieczamy sobie te osoby, że nagle nie jest to po prostu uchodźca, jakiego kreują też często media głównego nurtu i też rządzący politycy, który jest dla nas zagrożeniem, a staje się konkretnym człowiekiem z imieniem, z nazwiskiem, z jego historią. Więc myślę, że też te działania edukacyjne, takie związane właśnie z pokazywaniem konkretnej historii osób, też pracą z empatią, z oglądaniem filmów na przykład, które pokazują ten proces migracyjny, mówieniem, jak trudnym wyzwaniem jest to, żeby się w ogóle na migrację z wielu różnych krajów na różne sposoby zdecydować. Ale myślę, że bardzo istotną sprawą jest też po prostu przestrzeganie polskiego prawa i nie naginanie go, nie naciąganie, też postępowanie zgodnie z wyrokami sądu, które już mamy na przykład właśnie w kontekście pushbacków na granicy polsko-białoruskiej.
Natomiast no niestety tutaj dziegciu trochę dodam do tej beczki miodu Unii Europejskiej, bo polityka Unii Europejskiej też nie jest jakaś wspaniała, jeśli chodzi o przyjmowanie migrantów czy uchodźców. Też tutaj idziemy w kierunku raczej oblężonej twierdzy. Natomiast to myślę, że jest temat na zupełnie inną też dyskusję. Ale na pewno nie jest tak, że Polska jest zła, a Unia Europejska jest dobra. Takich prostych podziałów nie ma. Ale myślę, że tak, no przede wszystkim te rozwiązania systemowe, które są po prostu sprawiedliwe i włączające, plus działania edukacyjne, społeczne na takim bardzo lokalnym poziomie, sąsiedzkim wręcz, no myślę, że to jest po prostu konieczne, dwutorowe działanie, tak żeby zobaczyć po prostu człowieka w człowieku. Wiem, jak to brzmi, ale naprawdę jest to szalenie istotne, no i żeby zapewnić nam wszystkim możliwie równy dostęp do wszelkiego rodzaju usług, no i słuchać głosu i mniejszości, i społeczeństwa tego większościowego, bo też integracja przebiega zawsze dwutorowo, to nie jest tak. Jednostronna rzecz. Tak, myślę, że wtedy też nam się uda dużo bardziej stworzyć demokratyczne społeczeństwo, no bo jednak demokracja musi być włączająca i brać pod uwagę wszystkie osoby, które jakby żyją na danym obszarze. No i tutaj to też powiedziałaś, to co właściwie mówią dane, że to, że my jesteśmy tym społeczeństwem wielokulturowym, to jest już fakt w tym momencie, to jest tak naprawdę fakt od bardzo długiego czasu. No i nie da się tego ukryć, więc trzeba rzeczywiście prowadzić szereg działań, które sprawią, że to się będzie przekładało na prawo, na regulacje, na edukację, na integrację i tak dalej. Myślę, że też wiele tych działań będzie pozwalało nam wychodzić z tych baniek, bo rzeczywiście to, że ktoś zna Ukraińca, Ukrainkę, którzy zamieszkali w Polsce po wybuchu wojny, no to z jednej strony sprawia, że bardziej dostrzegamy człowieka w człowieku, ale z drugiej strony rzeczywiście to w jakiś sposób też, to co powiedziałaś, może być śliskie, bo to są tylko często pojedyncze osoby, a tak naprawdę dopiero spojrzenie na ten problem wielokulturowości, na te wyzwania szerzej może nam dać pełniejszy, dużo bardziej pełny obraz. Zresztą jakby wychodzenie z naszych baniek nie tylko w tym kontekście jest bardzo istotne. Myślę, że tutaj my na co dzień żyjąc w dużym mieście, w drugim największym mieście w Polsce, które jest bardzo wielokulturowe, jest też wielokulturowe nie tylko przez turystykę, ale przez to, ile osób z różnych krajów mieszka w Krakowie, łatwiej jest zauważyć właśnie tą wielokulturowość, bo to jest coś jak obecnego tak naprawdę. W moich dwóch poprzednich pracach miałam osoby różnych narodowości pracujące właśnie ze mną i to nie tylko właśnie ze względu na wojnę, tylko po prostu tak wygląda praca w dużym mieście, bo to społeczeństwo jest tak wielokulturowe, że jednak się spotykasz z tymi osobami nie tylko gdzieś na ulicy, ale tak naprawdę na większości etapach swojego życia. Ale jak pochodzę trochę z mniejszego miasta, chociaż on i tak nie jest dobrym przykładem, bo raczej jest takim średnim miastem niż małym miasteczkiem, no to tam to było już zupełnie inaczej i dopiero teraz gdzieś myślę, to społeczeństwo staje się bardziej wielokulturowe albo sobie uświadamiamy, że ono jest bardziej wielokulturowe. Mhm. Tak, no myślę, że taki powrót do tego dziedzictwa wielokulturowego z jego plusami i minusami, i trudnymi historiami także, to jest jedna droga, a druga to właśnie jest krok we współczesność, w to, co się dzieje teraz i to, jak byśmy chcieli, żeby ta Polska wyglądała i żeby rzeczywiście była różnorodna i też właśnie sprawiedliwa dla wszystkich osób, które no myślę, że to jest naprawdę wyjątkowe, kiedy ktoś wybiera Polskę na swój dom. Mhm. Nie jesteśmy tu tylko przez to, że się tutaj urodziliśmy, ale ktoś rzeczywiście wybiera nasz kraj, żeby w nim zamieszkać, tworzyć tutaj rodzinę. Mnie to zawsze jakoś trochę dziwi, trochę wzrusza, ale jednak chyba bardziej wzrusza. Mam dokładnie to samo. Dla mnie to jest bardzo fascynujące. Za każdym razem, gdy rozmawiam z jakimiś znajomymi, czy nawet niekonkretnie znajomymi, z osobami, które mieszkają w Polsce od jakiegoś czasu, chcą tu mieszkać, ale nie są jakby z urodzenia Polakami, to zawsze poznaję jakby tyle plusów swojego kraju, o których tak nie miałam wcześniej pojęcia. No i to na pewno właśnie też mi pomaga wychodzić z tej bańki, bo zupełnie jest inna perspektywa osób, które przyjechały tutaj z RPA, z Maroko, z Włoch, z Grecji i z wielu innych krajów, bo nagle się po prostu okazuje, że
ta Polska jest inna niż mi się w tej mojej po prostu bańce stworzonej przez te wszystkie lata wydaje. Już myślę, że tu już będziemy zmierzać do końca. To ja mam do Ciebie takie ostatnie pytanie, no bo jesteśmy na kanale Lub Bezpośrednio i dużo jest właśnie mowy też o tej demokracji bezpośredniej, o partycypacji. Jakbyś mogła powiedzieć, czym dla Ciebie jest taka demokracja bezpośrednia w kontekście wielokulturowości? Może jak jest właśnie wyzwanie tej demokracji bezpośredniej? No myślę, że chyba nie odkryję tu jakiegoś asa z rękawa, tylko powtórzę to, o czym już mówiłyśmy, czyli właśnie włączanie. Włączanie, słuchanie głosu mniejszości osób, z którymi się pracuje, na rzecz których się działa, oddawanie też często im głosu. Wydaje mi się tutaj rzeczywiście kluczowe i jeśli chodzi o samą demokrację też bezpośrednią, no myślę, że tutaj ta kwestia odpowiedzialności i tego, że ja mogę też zdecydować, mogę wyrazić swój głos, mogę skorzystać z tego naprawdę wyjątkowego przywileju, żeby mieć jakiś wkład i głos w to, jak wygląda moja najbliższa okolica, czy po prostu mój kraj. Rozszerzony no właśnie o to, o te społeczności i o mniejszości, które też tutaj żyją. Więc tak, no tak, to myślę, widzę, to słowo włączanie jest tutaj dla mnie chyba rzeczywiście najbardziej kluczowe. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Dzięki. Tutaj może taka mała reklama. Jeśli chcecie posłuchać tych wielokulturowych opowieści więcej, no to polecam Jazz Kulturę i audycję Wielokulturowe Opowieści, tak, którą prowadzisz, jakbyś mogła powiedzieć, gdzie, jak słuchać. Tak, w radiu Jazz Kultura co tydzień w piątek o godzinie 11:00. Później powtórki w niedzielę o godzinie 16:00, a później już w dowolnym czasie w ramach podcastu można posłuchać głosu wielu różnych ekspertów, osób z różnych mniejszości. Tematycznie jest rzeczywiście bardzo szeroko, bo przechodzimy i przez kulturę, i przez statystyki, i różnego rodzaju działania badawcze, ale też archiwistykę społeczną i po prostu codzienne życie osób i z różnych krajów, i z różnych mniejszości też etnicznych, które i w Krakowie, i w Polsce żyją. W najbliższym czasie też muzycznie jakby będziemy działać, bo teraz TikTok mnie zainspirował do tego, żeby zgłębić postać Miriam Makeby, bo pojawił się taki trend właśnie z piosenką innej autorki o tej piosenkarce, wokalistce, legendzie jazzowej. Więc na pewno o tym jeden z najbliższych odcinków będzie, ale też kultura łemkowska, kwestie edukacyjne, też społeczność żydowska i dość duże archiwum już zrealizowanych audycji, więc zapraszam do Jazz Kultury, nie tylko na wielokulturowe opowieści, ale też na inne audycje i te rzeczy, które już zrealizowaliśmy. To jeszcze raz bardzo dziękuję. Ze mną była Joanna Kudywa-Antonik po wielokulturowość, wielokulturowy Kraków i wielokulturowe opowieści w Jazz Kulturze, a po demokrację, partycypację zapraszam na Lub Bezpośrednio. Także do zobaczenia. Super, dziękujemy. Cześć.